To rozważanie nazwałem Niemy Krzyk. Kiedyś był pokazany taki film. Jak byłem młodym człowiekiem, który pokazywał zło jakim jest aborcja, ten zabieg. I ten film został tak nazwany Silent Scream. Niemy Krzyk. Uważam, że bardzo wielu Skrzywdzonych dzisiaj, jakby wpisuje się w ten niemy krzyk. Wybaczcie, że posłużę się drastycznymi porównaniami, ale celem ich jest uwrażliwienie, aby już nie było więcej takich chłopców na środku ruchliwej ulicy, którzy ociekają krwią, i dziewczynek, które cierpią gdzieś w zaciszach swoich domów. Żeby nie było obojętności. Obojętność, jak wielu z nas to wie, zabija. W Auschwitz są miejsca poświęcone cierpieniu dzieci. I one nie są po to, aby delektować się krzywdą, ale po to, aby pamiętać, do czego może stać się zdolny człowiek, który poszedł za swoimi pragnieniami który ze swoich pragnień uczynił bożka ze swoich żądz z chęci ich zaspokajania w zaspokajaniu tych żądz człowiek posunął się do ludobójstwa niewyobrażalnej zbrodni cisnął się na usta słowa Jedne z najsmutniejszych słów dla mnie, najsmutniejszych słów w Biblii, które brzmią: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Co będzie z zamordowanymi przez gwałt zadany im w dzieciństwie? Czy poradzą sobie w życiu z krzywdą? Czy spotkają ludzi o tak wielkim sercu, którzy pomogą im wskrzesić w sobie to, co zostało zamordowane? Czy zechcą otworzyć się na Boga, który cierpi w każdym skrzywdzonym? Czy znajdą się tacy ludzie, którzy pomogą zranionym zaufać Bogu, ludziom? By w konsekwencji zaufali sobie, tak wiele pytań się rodzi z tego niemego krzyku. Wiatwasem w Instytucie Pamięci jest sala poświęcona pa pamięci dzieci zamordowanych przez hitlerowców około półtora miliona niewinnych i bezbronnych dzieci. Aby tam wejść trzeba rozstać się ze światłem. Korytarz tam prowadzący tak zdecydowanie opada, jakby człowiek, człowiek idąc ma wrażenie, że zapada się pod ziemię, jakby w inny świat świat bez światła, świat bez nadziei. Przez pewien czas idzie się w, zupełnie, w zupełnych ciemnościach. Lektor czyta imiona i nazwiska dzieci i podaje ich wiek. 3, siedem, 5, dwa, osiem lat pojawiają się dziecięce fotografie, uśmiechnięte i niewinne buzie. Nadzieja ludzkości. Płomień światła rozszczepia się tam na półtora miliona odbić, by ukazuje, że źródłem tego światła jest Bóg, że Bóg tylko jest dawcą życia i chroni tego życia, tak kruchego, tak łatwo zdmuchnąć to, to życie. I, I nikt nie ma prawa yy, podnosić ręki na, na cudze życie, życie niewinnych, bezbronnych, na życie dziecka. Nikt nie ma prawa gwałcić tego życia. Jeżeli jednak są tacy, ta sala o tym przypomina, którzy dopuścili się tej zbrodni, tego mordu, zabili to światło w innych. Tak dzieje się zawsze, gdy człowiek odchodzi od Boga, gdy odchodzi od tej największej wartości, jaką jest Bóg. Gdy z własnych pragnień, rządz lepi sobie cielca, i to, co po sobie zostawia, to taki krajobraz po życiu, krajobraz po wojnie, zniszczenie i śmierć. Ale ta sala jest tak skonstruowana, że. Trudno mówić o tym bez wzruszenia, że z tej ciemności, z tego ciężaru, wychodzi się w blask światła, na taki gigantyczny balkon, yy, i przed oczami maluje się yy, jakby eksplozja życia zieleń, przyroda, yy, piękne drzewa, a w oddali nowa Jerozolima. Nowe miasto, nowe życie, że tam, gdzie jest śmierć, tam zawsze będzie życie, i gdzie jest życie, tam zawsze jest śmierć, i że trzeba ludzi, którzy uniosą ten ciężar tej zbrodni swoim pięknym, godnym życiem, i którzy wygłoszą ludziom Ewangelię miłości i Ewangelię życia. Dlatego. Trzeba nam ludzi odważnych, ludzi, którzy nie będą obojętni na ludzką biedę.